dzisiejsze spotkanie myślę, że pod nasze dyktando tak zdecydowanie, bo spodziewaliśmy się cięższego meczu, szczerze mówiąc, ale ułożył się jak się ułożył. Przyjechaliśmy tu bardzo zmotywowani, bo niestety pogubiliśmy punkty w meczach, gdzie prowadziliśmy w ostatniej minucie. Dwa spotkania nas kosztowały w sumie 4 punkty. Dzisiaj byśmy byli, walczyli o czołowe lokaty, a tak to trzeba było popatrzeć inaczej na tą tabelę. Myślałem, że dzisiaj faktycznie będzie cięższy mecz, ale chyba byliśmy bardzo zmotywowani, żeby tu wygrać, bo to jednak daleko, długa podróż, no ale przeciwnie chyba widać, że wąska ławka, więc to też myślę miało poniekąd wpływ, chociaż mecz już się rozstrzygnął, można powiedzieć, w pierwszej połowie, kiedy było 4-1, myślę, że już wiedzieliśmy, jak mamy wejść na drugą połowę i kontrolowaliśmy przebieg meczu w drugiej części. Myślę, że spotkanie z całego przebiegu zasłużenie wygraliśmy, chociaż momentami no, wkradał się w nasze poczynienia dość spory chaos, popełnialiśmy spore błędy. Niestety nie da się już z błędów w meczu, także musimy jeszcze popracować, wiemy, że jest sporo do popracowania. Zbyt troszkę momentami pozwalaliśmy przeciwnikowi na pogranie tą piłką i stworzenie tych sytuacji, ale jesteśmy ogólnie zadowoleni z wyniku, w końcu przełamanie, kolejny mecz wygrany, także już mam nadzieję, że będziemy punktowali regularnie. Drużynie Kobierzyc życzymy powodzenia, bo też fajnie grają, mają fajną ekipę, także liczymy, że się przełamie w następnych meczach. Po pierwsze, bardzo zły mecz w naszym wykonaniu. Pierwsza połowa jako taka, druga już była totalny chaos. Zabrakło dzisiaj koncentracji w obronie, szczególnie przy kontrach przeciwnika. Nie kontynuowaliśmy, nie biegliśmy za swoim. Przeciwnik to, co miał, wykorzystał swoje sytuacje. My niestety byliśmy bardzo nieskuteczni dzisiaj. Dlatego taki wynik, jaki jest. Mamy to, co mamy, pracujemy dalej. Za tydzień kolejny mecz. Mamy w sumie tydzień czasu, żeby to poprawić.